10 najbardziej zniszczonych polskich miast przez Niemców. Bardzo ciekawa propozycja od widza, więc realizujemy. Zniszczenia będziemy określać procentami. Im więcej procent miasta upadło, tym wyższe miejsce na liście. Bierzemy pod uwagę miasta, które przed wojną znajdowały się w Polsce, a nie te, co teraz znajdują się w Polsce. Przykładem jest Polanów, który aktualnie jest polski, a przed wojną był niemiecki, a zniszczenia wyniosły tam 100%, choć w tym przypadku do zniszczeń przyczyniły zmieniły się nie tylko Niemcy. Wodzisław Śląski, miasto w południowej Polsce w województwie śląskim. 1 września 1939 roku Niemcy zajęli Wodzisław. W styczniu 1945 roku do Wodzisławia dotarł marsz śmierci z obozu w Oświęcimiu i okolicznych podobozów. 26 marca do Wodzisławia wkroczyła Armia Czerwona i pierwsza Czechosłowacka Brygada Pancerna i było to wyzwolenie od władzy niemieckiej. Wodzisław Śląski został zniszczony w 80% podczas II wojny światowej. Najwięcej w 1945 roku w trakcie starcia rosyjsko-niemieckich. Do dziś nie wszystkie zniszczenia zostały usunięte. Na przykład kościół Świętej Trójcy, w którym część napraw wykonano po gospodarsku w latach 60., a porządnych witraży świątynia nie doczekała się do dziś. Knyszyn, miasto w województwie podlaskim. W lipcu 1941 roku Niemcy utworzyli w Knyszynie getto dla ludności żydowskiej. Przebywało w nim około 2000 Żydów. Getto zostało zlikwidowane w 1942 roku. Większość osób wywieziono do obozu przejściowego w Białymstoku, a ponad 70 rozstrzelano na miejscu. 25 sierpnia 1944 roku samoloty niemieckie zbombardowały i ostrzelały wioskę. W czasie nalotu zginęło 10 osób, spaliły się 4 gospodarstwa. A finalnie w Kneszynie zostało zniszczone 80% zabudowań. Goniąc miasto w województwie Podlaskim, warto o tym mieście powiedzieć coś więcej, ponieważ w trakcie II wojny światowej było to miejsce naprawdę dziwnych wydarzeń. Także posłuchajcie, już we wrześniu 1939 roku, w okresie pierwszej kilkunastodniowej okupacji niemieckiej w Gniądzu, dochodzi do zajść antyżydowskich, następnie Gniądz trafia pod panowanie radzieckie. W czerwcu 1941 roku Niemcy napadają na Związek Radziecki. Następuje paniczna ucieczka Sowietów z miasta, które zostaje opanowane przez polski margines społeczny, dopuszczający się licznych samosądów i grabieży na ludności żydowskiej. Według polskiej strony w czerwcu 1941 roku wojska niemieckie zamordowały 116 mieszkańców goniąca głównie pochodzenia żydowskiego. 4 lipca 1941 roku Rada Miejska podjęła decyzję o policzeniu Żydów mieszkających w mieście których zabrano na rynek. Oskarżono 30 z nich o współpracę z Armią Czerwoną, których zamordowano na cmentarzu Żydowskim przy pomocy prętów. Według doktora Mirosława Tryczyka, autora książki o polskich pogromach Żydów, to sami Polacy mieszkający w tej miejscowości przygotowali Niemcom listę Żydów do rozstrzelania, a mordy trwały przez dwa tygodnie co noc. W nocy z 21 na 22 lipca 1941 roku Polacy zamordowali 20 Żydów, innych torturowali. Liczba ofiar według szacunków to 217 osób. 12 stycznia 1945 roku wojska sowieckie wkroczyły do goniądza i tak zakończył się terror, który panował w mieście. Warto znać historię tej miejscowości, gdyż to jest dowód na to, że Polacy też współpracowali z Niemcami, ale to jest kompletny margines i nie ma sensu o to nas oskarżać, ale wiedzieć trzeba. W wyniku wielokrotnych zmian sił w mieście runęło aż 80% zabudowań. Warszawa, stolica Polski i województwa mazowieckiego, największe miasto kraju, położone nad Wisłą. 1 września 1939 roku niemiecka Luftwaffe rozpoczęła bombardowanie Warszawy. Dowództwo nad obroną stolicy powierzono generałowi Walerianowi Czumie. Mimo hitlerowskiego terroru od początku okupacji Warszawa była wielkim centrum ruchu oporu i walki z okupantem. Terror okupanta niemieckiego z jednej i niebezpieczeństwo ekspansji dyktatury stalinowskiej z drugiej strony były powodem zorganizowania przez AK w ramach akcji burza powstania warszawskiego, które wybuchło 1 sierpnia 1944 roku i objęło całą lewobrzeżną Warszawę. Trwało ono 63 dni oprócz powstańców. Z okupantem bohatersko walczyła także znaczna część ludności cywilnej. Upadku zdecydowała oprócz dostatecznego braku pomocy z zewnątrz, wzmożona eksterminacja ludności przez nazistów. Po kapitulacji powstania Niemcy nakazali opuszczenie miasta, a zabudowę systematycznie niszczyli. Po stronie polskiej zginęło 16 tysięcy powstańców i około 150 tysięcy ludności cywilnej. Ogółem podczas wojny zginęło około 700 tysięcy warszawian. 15 września 1944 roku Armia Czerwona wraz z pierwszą armią Wojska Polskiego wyzwoliły prawobrzeżną Warszawę. 17 stycznia 1945 roku Wojska Radzieckie i Ludowe w Wojsko Polskie Zajęły lewobrzeżną Warszawę, kończąc niemiecką okupację miasta. W 1944 roku, ze względu na zniszczenie miasta, rozważano przeniesienie stolicy do Krakowa, Łodzi lub Poznania. W grudniu 1944 roku w Lublinie podjęto uchwałę o odbudowie Warszawy. Według szacunków historyków, podczas oblężenia Warszawy we wrześniu 1939 roku zniszczono około 10% zabudowy miasta, 12% w czasie likwidacji getta, 25% podczas Powstania Warszawskiego, a kolejne 30% w wyniku burzenia miasta już po kapitulacji powstania. Dodatkowo mniejsze zniszczenia w trakcie trwania okupacji. Finalnie zostało zniszczone aż 85% Warszawy. Kauszyn. Miasto w województwie mazowieckim w powiecie Mińskim leży w dawnej ziemi liwskiej historycznego Mazowsza. W czasie kampanii wrześniowej 1939 roku pierwsza dywizja piechoty Legionów podczas bitwy pod Kałszynem stoczyła bój. Z wojskami niemieckimi. Liczba ludności żydowskiej w 1941 roku została bardzo mocno ograniczona ze względu na masowe wysiedlenia do getta w Warszawie. W czasie niemieckiej okupacji większość kałuszyńskich Żydów została zamordowana. W 1941 roku rozstrzelano około 2000 Żydów, których pochowano następnie na miejscowym cmentarzu. Likwidacja getta nastąpiła w 1942 roku no i podobnie jak w przypadku Warszawy, Kałuszyn został również zniszczony w 85%. Dukla, miasto we województwie podkarpackim w powiecie krosienińskim. Dukla bardzo ucierpiała we wrześniu 1944 roku. W czasie operacji dukielsko-preszowskiej została zniszczona w 85%. To właśnie tam miały miejsce wielkie starcia pancerne. Między innymi temu towarzyszyło natarcie oddziałów pierwszego Czechosłowackiego Korpusu armijnego na wzgórze Franków w czasie walk trwających 4 dni, wzgórze siedmiokrotnie zmieniało zdobywców. Ostatecznie zostało zdobyte przez Czechosłowacki oddział. Pozwoliło to później na atak i zdobycie w dniu 20 września Lubatowej i Dukli. Mimo wszystko Dukla została zniszczona w 85%, tak jak wcześniej wspomniałem. Zabudów. Miasto w województwie podlaskim w połowiecie białostockim od 1918 roku Zabudów znajdował się w niepodległej Polsce, później był pod okupacją sowiecką, a następnie niemiecką. 24 czerwca 1941 roku spalono m.in. najcenniejszy zabytek, wielką drewnianą synagogę z XVII wieku. W styczniu 1942 roku Niemcy utworzyli getto dla ludności żydowskiej zlokalizowane na terenie Garbarni braci białostockich. Podczas likwidacji getta około 1400 400 Żydów zostało wywiezionych do obozów przejściowych w Białym Stoku, a stamtąd do obozu zagłady w Treblince. W 1944 roku miasto zostało zajęte przez Armię Czerwoną. Tutaj pojawia się rozjazd w danych, gdyż niektóre źródła mówią o 85% zniszczeń, inne o 50%, ale biorąc pod uwagę, że ranking, z którego korzystam, wskazuje 85%, to zabudów trafia na miejsce czwarte. Gdynia. Miasto na prawach powiatu we północnej Polsce, w województwie pomorskim, położone nad Morzem Bałtyckim. Po obronie Gdyni, Kępy Oksywskiej, we wrześniu 1939 roku, miasto dostało się pod okupację niemiecką. Okupanci zmienili nazwę miasta na Gotenhafen a prawie całą ludność polską wysiedlili w inne rejony okupowanego kraju. Gottenhofen było dla Kriegsmarine bezpiecznym portem aż do 1944 roku, ponieważ do tego roku nie pojawiały się tam alianckie naloty. Była to ważna baza niemieckiej floty podwodnej, a pod koniec wojny punkt ewakuacyjny dla wojsk i ludności cywilnej uchodzącej na zachód przed zbliżającymi się oddziałami Armii Czerwonej. Druga wojna światowa spowodowała znaczne zniszczenia portu i w niewielkiej mierze miasta. W 1945 roku miasto liczyło jedynie 74 tysiące mieszkańców. Dynamiczny rozwój portu oraz pozostałej infrastruktury stawia Gdynię w czołówce najszybciej rozwijających się miast polskich. W 1947 roku Gdynia została odznaczona orderem Krzyża Grunwaldu. Zniszczenia Gdyni po II wojnie światowej wyniosły aż 90%. Wieluń, miastowy w województwie łódzkim na krańcu Wyżyny Wieluńskiej, Uważane za miejsce wybuchu II wojny światowej. Niekiedy nazywane Polską górniką w związku z bestialstwem Luftwaffe wobec ludności cywilnej podczas nalotów 1 września 1939 roku. Dla tych, którzy nie wiedzą, górnika to rzeź ludności cywilnej przez dyktatora Francisco Franco za pomocą właśnie lotnictwa. Na początku okupacji miasto włączono do III Rzeszy. Okupanci używali nazw Velun, a później Velungen. Cała ludność żydowska została zebrana w getcie w sierpniu 1942 roku, przetrzymywana w kościele Bożego Ciała, a potem w większości wymordowana głównie w obozie zagłady w Chełmnie nad Nerem. 18 stycznia 1945 roku do miasta wkroczyła Armia Czerwona. Zbrojne podziemie polskie walczące z okupantem niemieckim, a potem stacjonującymi jednostkami radzieckimi UB, przetrwało na ziemi wieluńskiej aż do 1953 roku. Zniszczono aż 90% miasta. Ta. Jasło. Miasto wypołudniowo wschodniej Polsce w województwie podkarpackim. Po wybuchu II wojny światowej władze opuściły miasto. Mieszkańcy wybrali na burmistrza radnego miejskiego i zasłużonego dla Jasła architekta. W ramach tzw. dzikiej akcji wysiedlęczej Polaków z obszaru kraju warty w grudniu 1939 roku na teren dzisiejszego województwa podkarpackiego trafiła bliżej nieokreślona liczba osób. Na pewno jeden transport z Łodzi, ogólnie przez Kraków został skierowany do Krosna, ale część ludzi wysadzono w Jaśle. Po walkach 15-16 stycznia 1945 roku miasto zostało wyzwolone spod okupacji hitlerowskiej przez oddziały 38 Armii Czwartego Frontu Ukraińskiego. W walkach wzięły też aktywny udział drugi, czwarty, piąty pułk artylerii Armii Czechosłowackiej. Po wojnie miasto zostało odbudowane, a było co odbudowywać, bo jasło było najbardziej zniszczonym miastem przedwojennej Polski i drugim najbardziej zniszczonym miastem współczesnej Polski. Szkody wyniosły tam 97%. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie następną dyszkę. Może to wasz komentarz zrealizuje. Zaglądajcie koniecznie na Drama TV oraz na Światową Historię, gdzie codziennie, no prawie codziennie pojawiają się nowe filmy. Trzymajcie się. Cześć.